Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konrad Owic, a to jest kolejny odcinek symulatora Train Simulator. I w dzisiejszym odcinku wyjdziemy sobie z Welwyn do King's Cross w Londynie. I mamy pierwszy komunikat. Dzień dobry, maszynista. Jesteś obecny na stacji King's Cross w Londynie. Serio? Czekając na swoją godzinę odjazdu do Velvet Garden City. Będziesz zatrzymywać się na każdej stacji wzdłuż trasy, zaczniesz od wybrania pasażerów z King Cross, a następnie czekaj na zaplanowaną godzinę twojego odjazdu i nie zamknij, aby kontynuować. No i przyjmiemy sobie pasażerów, ale w rozkładzie mamy jazdę z Velvet do King Cross. Czyli na odwrót, niż było napisane. No cóż. Zdarza się i tak. Ktoś się po prostu pomylił. Jak pisał, albo tłumaczył. Nie wiem dokładnie. Czekamy, aż pasażerowie wsiądą. Ten odcinek będzie podzielony na dwie części. Jest to misja o najtrudniejszym poziomie trudności, jeśli tylko jest możliwe. No, otwimy. Zruszamy, nie? Ruszamy. 25 tu widzę jest ograniczenie na początku. No jakieś góry, nie góry. Będziemy według ścikiem przejeżdżać. No jeszcze światełek nie włączę. Jeszcze może jakiś rzut ekranu, jeden z drugim machniemy. Może będzie coś ciekawszego na miniaturkę niż to, co zrobiłem na początku. No tam widzicie, jest górki, więc skład sam się rozwinę. Tu już jest wyższe ograniczenie, więc mogę sobie na to pozwolić. Na godzinę, jak nasze 120 prawie. No to jest taki pociąg, jak nasze rangi, nie? First Capital Connect. Tak, jak nasze rangi. A tam po środeczku jeżdżą pociągi dużych prędkości. Może jakiś będzie nas mijał. Cię przekonamy o tym. Nie będziemy też jej za szybko zaczynać hamowania. Po co? Na razie nic trudnego tutaj nie ma w tym najtrudniejszym poziomie trudności. To zatrzymaj się na stacji.
Zobaczmy sobie z widoku pasażera. O, widzicie, pociąg dużych prędkości na dłuższe. No i zatrzymujemy się, no niestety po drugiej stronie jest peron, więc chyba dobrze nie widzimy tego widoku. Redukcja hamowania na słabsze. Możemy delikatnie dohamować. No i pięknie. I stoimy, drodzy Państwo. Punktualnie mieliśmy być, tak i jesteśmy. Teraz zabrać punktualności? Jak to? Przecież punktualnie byłem. Serio? No cóż, trzeba ostro ruszyć w takim wypadku i przyspieszać, nie? Gdzieś brać punktualności, no, wciskają. Tu się postaramy trochę ładnie zatrzymać, żeby na nic świecie nie wcisnęli tego braku punktualności. No i co? Jesteśmy perfekcyjnie, zatrzymaliśmy się w peronie. Ja widzę, że tylko w tych członach chcą korzystać z drzwi, bo w tych przednich nawet im się nie chciało otwierać. No, i teraz dostałem premię za punktualność. 20 sekundy też się liczą, ojej. To przyłóż pan w tłoki i jedziemy.
No i znowuż perfekcyjne zatrzymania. Ale niedobrze nam dzisiaj idzie. Naprzeciwko właśnie jakiś pociąg też wjechał. Nawet było słychać, jak się o szyny obciera. Na łuczku. A my jakimś dziwnym cudem jechaliśmy do przodu, no tak zapomniałem, że nie ma hamulca zaciągniętego w żaden sposób. Safety information, widzę. Jest też ładnie odwzorowany. No, dane zatrzymanie. Dlatego mój stranic mu bardziej brakuje takiej jazdy właśnie z widoku pasażera. Rozumiem, że maszynista normalnie sobie nie może usiąść jako pasażer oglądać widoków, no jest to zrozumiałe. Nawet nam się udało w miarę przed czasem przyjechać. Co nie możemy pozwolić na delikatniejsze dohamowanie? No jesteśmy. Nie no, to całkiem przyjemnie. Ale to jeszcze dwie stacje na ten odcinek wyjdzie. Na pewno jakąś premię za punktualność powinniśmy dostać. Jeszcze jest misja na ten pociąg pośpieszny.
Jeszcze kiedyś możemy się za to zabrać. GWR, nie? Nie będziemy się rozpędzać szybciej na mapy 65. No ja dziś przyspieszony na zły przebieg. Pasażerski przyspieszony. Ale jak to jest ta najtrudniejsza misja? To ja nie wiem. Myślałbym, że to łatwo. No tylko tyle, żeby się w czasie zmieścić, że nie można mieć żadnego usunięcia w czasie przed stacją. Ani żadnego semafora na stój, ani nic. Przenudzają mnie lekko. Znowu już mamy być przed czasem. Już nawet przed czasem to można inteligentnie hamować. Nie? Dobrze, w tym miejscu zakończymy dzisiejszy odcinek. Zresztą ludzie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.